Witam was, moi drodzy. Nowy odcineczek cheatowania, w którym w końcu użyję cheatów. Chociażbym nie musiał. W sumie cheaty mi najbardziej się przydają do walki z bossami. Ale po prostu, jeżeli mam możliwość, to sobie używam, nie? Co to jest? Krwawy cios zadaje podwójne obrażenia, gdy masz na nie więcej niż 75 zdrowia. Zniszczenie słabego punktu generuje falę wstrząsową. To jest jednakowe, że mogę wkrótce potem zabić. Cios desperacji jest dobry. Dobry jest to. Dobre. No. Dobra. Tu zostali rozbici. No jeszcze czasami coś jest, wiesz? Jeszcze czasami coś tam... O, tu jest to z mapą. Tu jest coś z mapą. Będziemy mogli mapę sobie włączyć. I sobie włączę mapę i... A, dupa. Dupa! Fajnie jest mieć strzelbę, do której się nie kończy amunicja. Yes, bro! Dwa killsy naraz. Pobijesz to, pomidorze. Nie pobijesz tego, pomidorze. Łam drzewa! O, ale zostały floki. Szkoda tylko, że znikają. Oczywiście, wiecie co mnie najbardziej rozśmiesza, jak się ludzie na przykład w dzisiejszych czasach już nie czepiają, że zwłoki znikają, to jest norma. Ale jak w Doomie 3 znikały zwłoki, wypalały się, klimatycznie zresztą, to był wielki pain in the ass. Albo jakby to powiedzieć, butthurt. Dajcie mi trochę więcej amunicji. Tu was rozetnę. Piłą można, jak się ma nieskończoną amunicję, można... Można gości rozcinać, ile się tylko chce. A ty co? Tyle, żeś zyskał z tego ostrzału Witchavena. Siak dostał w plecy, yeah! To było piękne. Bo wiecie, tak sobie stwierdziłem, że no przecież jeżeli nazwałem serię Cheatujmy, no to dlaczego nie mam cheatować? A, tu jest coś. To dlaczego nie mam cheatować, jeżeli nazwałem serię Cheatujmy? Haha, yeah! Co tam, pajączku? Zapobiegawczo nazwałem serię Cheatujemy. Chociaż powiem wam, że drugiego bossa to nawet z cheatami ciężko pokonać. Znaczy, nie drugiego bossa, tylko
Bossa's Ancient Gods 2 Sparta drugiego. Tego to kurwa po prostu. Chociaż przyznam, że pierwsze trzy fale są łatwe z nim. Później dopiero jak woła swoich kumpli, to powstaje problem. Pendecho woła kumpli i jest problem. Pendecho. Puto. Javen próbuje. Spadaj, durny świniaku. Javen próbuje robić różnego rodzaju triki diki, ale na padzie tego nie zrobi. No! You're dead. Nie być taki dźwięk jak na Quake 3 Arena. You're dead. Cyk, cyk, cyk. I cyki, cyki, diki. Znowu się zrypałem. No kurwo, złap się, żeż. Okej. Nice, man. Okej, szykuje się. Niezła zabawa. Doki. Oh no! Ja cię, ale to skrzaniłem. To było żałosne. A i tak mnie przerzucił na tamtą stronę. Widzieliście, jaka miła gra? Widzieliście, jaka miła gra? I tak mnie przerzuciła, mimo że nie doskoczyłem tam. Stay down! I łeb obcięty, yeah! Ale wiecie, co mi się na przykład podobało? Yes! Rozcinam was. No i to jest piękne. Dobry jesteś, gościu. A nie zapominaj, że ja mam nieskończoną amunicję. Nie wiem czemu, ale mi się to, wiecie co, mi się naprawdę dobrze gra z tym. Niektórzy mogą stwierdzić, że Witchhaven, no co to granie z kodami, nie? Nie wiem, ja tam lubię. Zawsze lubiłem grać z kodami, nie miałem jakiegoś bólu dupy z tego powodu. O, kiedyś ludzie bardzo dużo grali z kodami. Wszyscy moi koledzy, co na poprzednich konsolach, to tylko się kodów stało i się grało.
Albo na nieskończone życie, albo amunicję, albo coś tam. No tak. No! Kurde, ile pomidorczaków tutaj jest. Brawo! Pomidłozie! Umarłeś? Ojejciu, przepraszam. Nie chciałem. Co my tutaj możemy teraz sobie wziąć? A, teraz są te ściany, nie? Zaraz cię przerobię, dziecko. Cierpisz? Boli cię? Bardzo dobrze. Yes. O kurde. Lepiej się trzymać z daleka od ścian. Czekajcie, muszę sobie zmienić to. Very nice. Yeah! Humiliation. Patrzcie się, jak go załatwi, patrzcie się na to. Haha! So much fun! Ale pęk. Wskrześ mrocznego pana. Okej. No problemu. Ale żeś to zrobił, wieśniaku. Ale oczywiście moja finalna opinia na temat tego dodatku, no ja, jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście możecie mi napisać. Ja osobiście sam nie będę jakichś tam wniosków wam, jakichś recenzji robił czy czegoś, chyba że będziecie chcieli oczywiście poznać moją opinię na ten temat, to wtedy skleję tam jakiś filmik. Bez fizycznej formy jesteś zaledwie ciotą. Najwyraźniej nie wie, co zrobiłeś na magnie. Może myśli, że jesteś tu, żeby mu pomóc. Może byś się, stażysto, nie odzywał. Mógłbyś się nie odzywać. Jak jest niepytany. What? Brawo! Bravissimo! Co ty robisz?
Yeah! Very beautiful. O, pięknie cię odciąłem. Yeah! Shit. Chyba ktoś się rozleciał. No i jest pięknie. Shit. To co? A, okej. Coś się tu pojawiło. Jakaś menda. Jak mnie wystrzeliło w górę! Nawet nie wiedziałem, że tak się da. Shit. Dobra, goście. Yeah! Czujecie tą moc? No czekajcie, bo tu coś jest. O nie! Tu coś jest. Muszę poszukać tego totem. A, tu był ten totem wzmacniający. Dobra. No to teraz już nie jesteście takie kozaki. Co on zrobił? Jej! Ok.
Kurde, chciałem zabić tego, a zabiłem. Shit. A bo on jest. Kurwa. On z tym psie. Kurde. A widzisz. Jacie, ale fajne to było. O, teraz żeśmy się nimi wszystkimi sprawnie zajęli. Bing! No, tak więc... Czekajcie, tutaj byłem... Może tam pójdę. Dziwny ten świat jest. Twierdzę, że nie klimatyczny, ale dziwny. Na Eternalu też ten świat był taki, nie wiem, jakoś mi tak... Chociaż wiadomo, ja... Mają jakie mieli tam jakieś swoje zamysły, nie? A, już wiem, co tu będzie. Okay. Okay. Może teraz najpierw pójdziemy tu, nie? Ale tak jak powiedziałem, tutaj w przypadku tych dwóch dodatków tak naprawdę mamy do czynienia z czymś nowym, tak? To jest Ancient Gods, to nie jest, tak szczerze mówiąc, już Doom. To jest Ancient Gods. Ma się to mniej więcej do Dooma tak, jak Hexen miał się do Heretica. Był w tym samym uniwersum. Nawet niektóre postacie były te same, ale ogólnie rzecz biorąc to była zupełnie inna gra. No, ale tutaj jest teraz... Jakby wszystkie są postacie z Dooma, dobra, goście.
Ten wydał dobry dźwięk. Chociaż ja i tak powiem wam, że to nie jest tak, że są złe gry, czy złe filmy, czy coś. Pewne rzeczy są kierowane do różnych grup, tak? Ja to tak jak dzisiaj z Moniką gadaliśmy. Pewne rzeczy są kierowane do pewnych grup. Nawet jeżeli są złe, to są złe z jakiegoś powodu, tak? O nie, zapomniałem, że tutaj nie mam młota. Ja se naciskam. Ja sobie naciskam przycisk jak na młot. Nawet go nie zauważyłem. Oczywiście pamiętajcie też o tym, że na każdą postać jest odpowiednia broń, tak? Na każdą postać jest odpowiednia broń. Nie zawsze każdą postać załatwia się tak samo, tym samym rodzajem uzbrojenia. Na przykład ta snajperka jest dobra na tego anioła, tak? To w ogóle podobają mi się te anioły, może i są trochę przerypane. Bo praktycznie jedyną szansę na ich rozwalenie ma się przy pomocy BFG albo przy pomocy właśnie jak znika im ta tarcza. Znaczy oni się tak wznoszą i znika im ta taka żółta poświata, taka tarcza. I wtedy można im strzelić w łeb, ale trzeba im strzelić w łeb, nie? To też będzie zabawa. Yes! Się zbiera te żółte rączki, wiecie? I jak zbieracie te żółte rączki, automatycznie dostajecie Blood Puncha, czyli krwawy cios. Natomiast jak zbieracie niebieską kulkę, to pamiętajcie o tym, że ona nie tylko odnawia 200 health'a wam daje, ale też odnawia wam cały pancerz, czyli na przykład w tym przypadku 150 pancerza, tak? O, tu będzie ta zabawa. Tu będzie zabawnie, powiem wam. A! Słyszałeś? Za pierwszym razem to zrobiłem. Pamiętasz to? Musiałem uderzyć pięścią, później przeskoczyć tu, strzelić tam. Przedtem to mu chyba mu jest 50 razy do tego podchodziłem. No, z 15 nawet. Jakaś zabawa tu będzie.
Jaką gierkę znalazłeś dla siebie? Ale powiem wam, że ten akurat poziom i tak jest lepszy niż tamten Urdax Eternara. Ten jest fajny, bo ten jest taki klimatyczny poziom. A tamten to mi się tak za bardzo nie podobał. Tam za dużo było tych fal przeciwników i taki był, za mały był ten poziom na te starcia. Poza tym na Eternalu też zrobili jeden błąd. Na Eternalu ta walka z tym aniołem, tak, z tym Canmakerem powinna mieć miejsce... Ona powinna mieć miejsce, moi drodzy, gdzieś w połowie gry, a nie zaraz przed ikoną grzechu. Indyczek. Ale stwór. Paskudny anioł. Znaczy ja i tak nazywam aniołami, bo to raczej anioły nie są. Chociaż trochę przypominają. Bardziej demony skrzydlate, upiory. Udające anioły. Chociaż dupę, kurwa... Kurwa myszka je. Przed samą walką z bossem, widziałeś co zrobiła? Pokaż się, Mendo, co tak znikasz? Boisz się? Sucho? Tak swoją drogą, Witchhaven to trzeba trafiać. Ogień ciągły, nawet nie wiem gdzie. Nawet się pogubiłem. Ej, spieprzaj z tym oczkiem. Ale to oczko nawet do mnie nie strzela. Muszę przestać? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żebym musiał. Mendo. Tak, wiem co mam robić. No i co, to ci się nie podobało, prawda? What the hell, man?
A nie. Shit, man. Nie przejmuj się. Don't worry. Die happy. Sorry. Co by tutaj teraz wziąć, bo mam tyle broni. Decisions, decisions. Kurwa twoja mać, ty. Mendo zawszona. Shit. Po co ja się w ogóle z wami bawię, kurwa? Spierdalaj. Yeah, man. Chodź tu, Mendo. No, tyłem chodzi, pacie. Tyłem chodzi. Kurwa, tyłem chodzi. Przez chwilę. Pyk.
I zdechłeś. Dzięciole. Dobrze, że jeszcze nie trzeba było w niego teraz strzelać, tylko wystarczyło mu zabić te dwie... te dwa upiory, nie? Czy jak to tam się nazywa? Zjawy? Kurwa. Jak to nie mam potrzeby, żebym mu odbierał życia? Co to znaczy nie ma potrzeby, żebym mu odbierał życia? Odbierasz, zabijasz! Very nice, yes! Konsekwencje twoich działań są niepodważalne. Niepodważalne. Oni to mi się trochę kojarzą z tymi takimi z Heretika, tylko tamci mieli takie ciemnofioletowe szaty, co tak się unosili. A ci mają czerwone szaty. Mają szaty jak mag z Hexena. No, on jest tobą z ich świata. Z nim będziecie się bić w świecie Immora, w Ancient Gods Parts 1. Part 1. Tak, z nim się bijemy właśnie w świecie Immora. Całkiem fajny świat zresztą. Tam jest cała bitwa będzie się rozgrywać zresztą. Która będzie widoczna, to nie jest tylko, że jakaś bitwa. To będzie rzeczywiście widoczne. Tak więc, jeżeli was interesuje recenzja tego parta, to bo może chcecie zaczekać. Czy oczywiście interesuje was opinia tego na mój temat. Znaczy, moja opinia na temat tego Ancient Gods, pierwszego partu, to... Tylko ja osobiście, no, wolałbym zrobić dwa party od razu. Recenzować, ale to jest tylko, jeżeli was interesuje opinia na ten temat. Marchewki, kurde. Discord. Spicy Demons. Trochę mi przypominają te marchewki, te stworki z Igurada. Też były takie marchewki. Kampania. Dobra, a tutaj był rozwalony ta ikona grzechu. Taki wielki. Stwór ogromny był taki, się z nim napierdalał. Ale to był właśnie błąd, oni zrobili błąd tutaj taki, że jeden, ten boss był po drugim. To był ten taki can maker, ten anioł powinien był gdzieś być w połowie gry. I nie byłoby wtedy problemu. A tak to, jeżeli robisz jednego, zadupczasz się z nim, a zaraz chwilę dostajesz kolejnego bossa, jeszcze silniejszego, no to wtedy jest problem. Ale tak jak mówię, no tylko moja opinia. Tak więc, moi drodzy, bywajcie. I oczywiście będziemy robić part 2. Tak więc bywajcie.